Film dokumentalny w reżyserii Mirosława Wasaja i Teresy Kudyby na stulecie powstań śląskich. Jak dzisiaj się tak wspomina, to ani mama, ani Starka nie godali, po co oni byli w tym powstaniu. Uwierzcie mi, nie godało się, po co było się w tym powstaniu. Z pewnością było ważne uzasadnienie, dlatego że tak wielu ludzi postanowiło z bronią w ręku walczyć o wolność. Skoro był to tak potężny zryw i to były przecież trzy powstania, to powód musiał być bardzo ważny. Urodziłem się w domu mającym 120 lat, że on przeszedł powstania. I dlatego często znajduję na jakichś tam miejscach, na strychu czy gdzieś jakoś knara albo jakiś tam inny drążek, broń z tamtego czasu, których obcy mieli. Górnoślązacy od zawsze bywali Polakami, Niemcami lub jednymi i drugimi po trochu. Albo ani jednymi, ani drugimi. Film jest próbą dotknięcia tej wrażliwej materii historycznej i społecznej poprzez muzykę.